Cześć, witajcie. Aż się płakać chcę, że to koniec praktycznie, jeszcze jutro ma zacząć padać i czas na wykopki. Tak naprawdę jutro już zrobię wykopki, bo jak będzie padać, to potem w deszczu tego robił nie będę. Grand Night trzeba wykopać. Powiem szczerze, że to był świetny ruch, że go do gruntu wkopałem. Przyrost drugie tyle. No parówa taka jest, że jej nie obejmę. No. Wypuścił raz, dwa, trzy, cztery odrosty. Tego największego oddałem. I powiem tak, kurde, dlaczego ten sezon nie trwa 5 miesięcy dłużej? Byłoby super. No, a tak to będzie trzeba do łazienki to przenieść. Jest petarda, jest cudowny, nie sądziłem. Ciepłolubny banan, a tak zasuwa w gruncie. Na przyszły rok od razu ląduje do gruntu. Nie zastanawiam się ani chwili. Nie tak jak w tym roku, że pół sezonu było w tym, w doniczce. Zaraz tutaj wlepię może jakieś zdjęcia albo kawałek filmu, jak to wyglądało, jak był w doniczce. No i biedak się tak męczył chyba z 2 miesiące i nic nie urosło. Może jednego liścia wysunął. A tutaj w gruncie to jest petarda. Sam jestem w szoku. No. Tak to mniej więcej wygląda. Będzie też jeszcze akcja wyprostować cytrynę skierniewicką. O kurde, jakie to ciężkie. Zobaczcie. Tak koślawo wyrosła. No. Moja wina, bo ją tam dałem. I od tego cykasa tak uciekało. Nie wiem, może jakiś patyk, kurde, żeby się to nie złamało. Jakiś patyk i to do góry jakoś. Chyba tak będzie trzeba zrobić. Wbić tutaj coś. I po malutku to przyciągać, żeby to tak zdrewniało tak do góry. Pąków, a pąków. Zdrowiutka, cała zapompiona. Gdzie się nie popatrzy, tam pompki. Pompki, pompusie takie malutkie. No są wszędzie. Jakbym miał szklarnię, to może coś z tego by było. Ale wiecie co? Widzę takie czerwone dziadostwa. Ho, 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 na każdym listku. Coś ją gryzie. No, dosłownie i w przenośni. Coś ją gryzie. Dobra. No to robota się jeszcze nawinęła, tak przy okazji. Ja Jezu, tak dobrze, że zacząłem o tym mówić, bo bym nie wiedział. Tu już właśnie takie żółte listki się robią. Nie wiedziałbym. A teraz już wiem. Szczerze nie wiem, co to jest za czerwone dziadostwo. Zidentyfikuję to później. W sensie poczytam, zobaczę, co to jest. Ale trzeba uderzyć, to jest wszędzie, nawet tu na pniaku. O, tu nawet odrosty będą. Wszędzie będą odrosty. Super, ale teraz się zdenerwowałem. Ja pierniczę. No jeszcze trzeba przeplewić. No muszę to mniej więcej tak nakierować. Szczerze mówiąc, nawet troszeczkę wyżej chycę. Nie, bo się złamie. Może gdzieś tu, o. Takiego grubszego patyka wbiję i przywiążę jakąś trytytką i będzie ładnie, elegancko, nie będzie tyle miejsca zajmować, bo w tej chwili to jest jak palma na Karaibach, tak nad morzem. Bonsai. No, ale się teraz zdenerwowałem. No i tak to mniej więcej wygląda. Takich cytryn mam 4,
Tak, cztery. Tamte są ciut mniejsze, po prostu ciut krótsze, ale też takie grube. Też takie słodkie, tylko tamte, i tamte też są, zresztą pokażę, i też są w procesie kwitnienia teraz. Ta chyba nie, ta jest na etapie puszczania liści. Tu młodziutkie, tu młodziutkie. To wszystko jest młodziutkie. Ta druga, o właśnie, ta druga jest też na etapie. Ups, za mocno pociągnąłem. Co się zżerają? O, tutaj też są te czerwone, ale one są takie zeschnięte. Jak dotykam, to one spadają. Muszę wrócić tam jeszcze raz, zobaczyć, czy przypadkiem nie jest to martwe. Ale raczej nie. Tu mam jeszcze mandarynkę. Taką już sporą. Kwitła, kwitła, ale wszystko zrzuciła. Szczerze, nie mam pojęcia, jak ją przezimuję. Nie wiem gdzie i nie wiem jak. Będzie trzeba coś pomyśleć. Wrócę się zobaczyć, czy to nie są przypadkiem trupy. Nie wiem. Idę po psikadło. Mam takie na robale. Mszyce i te inne pierdoły, trutkę. Pik, 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 pik. Dzisiaj ma być słoneczko. Zresztą jak widać jest. Jutro też. To środek powinien zadziałać. Pozdro.